Także siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie już w 6 odcinku Gospodarze na Hektarze. Ja jestem właśnie w transporcie, bo jadę do sąsiada Bartka zawieźć mu belki. Mam załadowaną całą przyczepkę belek. Tak jak powiedziałem, obiecałem, jedziemy, pokażemy jak u niego wygląda całe gospodarstwo. Zobaczymy, czy on tam jest w ogóle na gospodarstwie, bo w sumie to nie wiem, bo mu wyjadę, załadowałem belki, najwyżej jak go nie będzie, to ja to na przyczepie na razie zostawię, a później podjadę tam do niego i się to tam rozładuje na spokojnie, nie? Także ten odcinek, co miał być dzisiaj, nagrywam go w piątek, będzie dla was w sobotę, także musicie być cierpliwi, no ale tak wyszło, nie inaczej. No i tak tutaj sobie właśnie idziemy, gdzieś tutaj za chwilę trzeba skręcić w prawo, bo zawsze mi się tutaj drogi mylą. No ale dobra, powoli jedziemy, ciapek daje radę, muszę jechać ciapkiem, ponieważ no sąsiad jeszcze nie kupił tura do swojej 60, bo on ma ogólnie dwa ciągniki. Z tego co wiem, to ostatnio, nie wiem, parę dni temu chyba dopiero tą 60 kupił, bo zobaczycie w ogóle jakie ma sprzęty sąsiad, także ja na razie powiem wam, że do sąsiada, jeśli chodzi o ten ciągnik, który nawet posiada, no to ja nie mam startu nawet, nie? Kurde, obym podjechał tym ciapkiem, powiem wam, że jest lipa, no kurcze. Dawaj mu, ciśnij, kurcze, ledwo jadę. Ja nie wiem, czy tam do sąsiada podjadę. Jak nie podjadę, to będzie musiał swoim ciągnikiem tutaj podczepić, bo kurde, żem go prawie zadusił na tym biegu, matko bosku, ja zamiast zredukować, to ja mu szóstko pod górę, ja ci kręcę. Gdzieś tutaj zaraz będzie jego, do niego skręt w prawo, bo to mówię, zawsze mi się to kurcze tutaj myli. No ale powoli tam jedziemy, o już widać chyba w oddali tam jego tą gospodarkę, dobra, to już jesteśmy w domu. I tak to ujmę. Także mordeczki, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście bardzo dużo łapek w górę. Także pod tym odcinkiem, jeśli zostawicie znowu 80 łapeczek w górę, w poniedziałek wleci dla was kolejny materiał na kanał. Także lajkujcie, subskrybujcie oczywiście również. Dobra, tutaj teraz będę musiał tak. Cyk, but i z rozpędu. Patrzcie, tutaj chyba jego pola, bo on mówił, że wszędzie ma kukurydzę nasianą w tym roku. Także kita, zobaczymy czy podjedzie papajek, bo jak nie to będę musiał iść do niego. Jak nie podjedzie mi ten sprzęt, kurczę, ale masakra. No daj mu, w ogóle to papaj coś ostatnimi czasy coraz gorzej idzie. I nie wiem czy tu kurczę dam radę podjechać, bo jest naprawdę masakrycznie jeśli chodzi. No teraz masakra, bo nawet kurczę by trzeba było coś pod koła podkładać, ale może mi się uda tutaj podjechać, no. Już prawie jesteśmy na samej górze. A kurczę. Zaraz mu włączę bieg i z tyłu go popcham chyba. Teraz się lepiej nie zatrzymuję, bo jak się zatrzymam, o matko bosko, to zaraz będzie tu lipa totalna. Kurde, wszędzie tej kukurydzy, tu dzików musi mieć, pewnie sąsiad. Ciekawe co tam na gospodarstwie w ogóle będzie. O dobra, chyba najgorsze mamy za sobą, nie wiem z której strony mu tu wjechać, bo kurczę. Nie wiem, czy ma bramę otwartą wjazdowo. Nie wiem, czy ma otwartą bramę, którędy tu wjechać. Do sąsiada. I o. Dobra, chyba ktoś jest w domu, nie wiem. Wjadę przez podwórko, zobaczymy, najwyżej będziemy cofać. A mogłem tu, dobra, mogłem tu wjechać, a tu górka, bym znowu się tutaj męczył, kurczę. Czekaj, to nie będę wjeżdżał mu na podwórko, bo potem powie, gdzie jest, z buciorami się pchuś. Czekaj, to zobaczymy, czy jest w ogóle sąsiad. Halo! Halo, sąsiad! Halo! Cześć! Cześć, witaj. Przywiozłem ci te belki, co mówiłem, nie? Tam gadałem, o, bo... i tam, fajnie, nie wiem, ci chyba przywiozłem tam, nie wiem, 12 czy tam 13 chyba sztuk. Już nie pamiętam. Będziemy rozładowywać. Co do ceny, to się sąsiad dogadamy ogólnie, nie? To już po nagrywkach. Na spokojnie. Kurczę, powiem ci, tej, ja tu ledwo podjechałem tym. Już mówię, chyba będę musiał po ciebie dzwonić. Mówię, nie wiem, czy ty w domu jesteś w ogóle. Mówię, jadę najwyżej, ci przyczepę tu zostawię. Gdzieś na łące tu ko ciebie czy coś, bo mówię, kurde, no dobra, nie? To mów, którędy, gdzie to chcesz, pierw zanim ruszę. Dobra, bo... Gdzie? Czekaj, to mam... To... No, pierwsza prowadzimy. No to oprowadzanie zrobimy, jak wjadę ciapkiem. Potem pokażesz, co tutaj masz fajnego za sprzęty.
Powiedz mi, gdzie ty to chcesz, żebym to rozładował? Pod wiatr. Tu pod wiatr będziemy kładł. Widzę już trochę tu jeszcze ci zostało, no faktycznie mało masz tej słomy. O, widzę różowiutkie świneczki tam chodzą. Dobra, to ja tu zaraz wiodę, to tego. Najlepiej to chyba będzie i tak, jak podczepi się jakiś ciągnik pod tą przyczepę, żeby jej nie wywrócić, bo to drewnianka, to wiesz jak to, ale to zaraz, czekaj. Dobra, wsiadam na rumoko naszego. Czekaj, muszę tu większego łuka zrobić. Kurczę, powiem wam mordeczki, że tutaj to masakra wjechać do niego. Jakie on tu góry mu. Tak jak u mnie w sumie, to gospodarstwo też. Też zmieszczę się tam, jo chyba, nie? Kurde. A przyjdzie. A, żebym ci bramę nie skasował, bo potem te belki co za friko będę tu zaraz ci dawał. Dobra, jedyjmy ładnie. Nara to rozładujemy. O kurde, jaki tu sprzęt masz fajny. Ty to... Nie, to teraz musisz... Czekaj, ja tutaj go zgłoszę na chwilę. Se pierw odczepię. Ty, to jest ta 60, co żeś kupił ostatnio, a? No. Ty, no ale... No właśnie, widzę, że po remoncie tej. Dobra, ty... A mogę wsiąść? Te, sąsiu. Siadaj, pewnie. Ty, kurde, to później wsiądę, bo kluczyków nie zostawiłeś. Czemu ty do 60 nad kluczyk zabierasz, panie? Dobra, no, potem... Ty, to kurde, dobry luk, ci powiem. Dobra, to potem się tutaj karnę najwyżej. Ty, ale nie, w dobrym stanie widzę, kupi. Dużo dałeś? No, trochę wydałem, no. Kurde, ty nawet widzę Ankę masz te, a ja to dwurzędówką wiadrować będę u siebie te. Ja pierdykam. No, dobra, no, jakoś u mnie tam wykopki przejdą, myślę, dobrze, no tą dwurzędową. W sumie nie narzekam na to. Co? 6 dni. Zobacz. Tak? Daj mi klucz. Daj. Masz. Dobra, pokaż mi to. Poli na strzała, ja? Kurde, jak ja dawno w 60 nie siedział, hopie, czekaj, pokaż to. Ach, kurde, hopie, ale idzie. Ty, dobre luks, panie. Chodzi. Biegi widzę lekko wchodzą. No, faktycznie, ty, dobre, ty, dobry sprzęt żeś kupił chyba. Ach, piękna maszyna, piękna. Może kiedyś u mnie też zawita, ale póki co mam tam 3 ciągniki, więc... Co tu masz jeszcze, sąsiad? Poopowiadaj, bo ty w ogóle masz 2 ciągniki, nie? Ty chyba te... Bo ty ostatnio go ten, z serwisu ci wrócił, ja? Na serwisie, na przeglądzie był roczny i teraz wrócił ostatnio kilka dni temu. Kurde, ty to masz fajny agregat, te agromacza widzę. Agromacza, tak. No, fajnie. No. Jeszcze niestety nie mogłem sprawdzić, ponieważ no kukurydza wszędzie wiadomo. No, wiadomo. Już niedługo. Mm-hmm. Ty, ja tu widzę rozrzutnik też fajny, widzę. Rozrzutnik Kircher. No. Wchodzi teoretycznie 4 tony, ale wejdzie więcej. Kurczę, to dobre. Mordaczki, w tym momencie jak zostawicie hashtag SOMSHOT, to przypnę serduszko do waszego komentarza, także zachęcam do oglądania no i zostawienia hashtaga sąsiada, no także no co, no to oprowadzaj dalej, panie, co tutaj jeszcze masz ciekawego, kurde, to ja tutaj taki bidny, ty takim ciapajkiem tu przyjechał, kurde, a ty taki łe, panie, tutaj belki, jak byliście, no, ktoś mógł zauważyć siewnik Amazona, no to ja się domyślam, że ty chyba musisz mieć konkret ten sprzęt, co nie, bo w ogóle to tak naprawdę sąsiadem kiedyś się tak znaliśmy, wiecie, tak, no cześć, a tak od dopiero paru tak dobrych tygodni, że tak powiem, sąsiad mi pomaga, ja jemu, więc ja tak nie miałem okazji, no nie przyjeżdżałem do niego w sumie, bo nie miałem potrzeby, no i nie wiedziałem jakie on ma maszyny, nie, więc mówię, dobra, no to sobie przyjedziemy, nagram na odcinku, w ogóle musiałem mieć zgodę od sąsiada, żeby to nagrać, bo wiecie, no nie będę wchodził z buciorami na nie swoje gospodarstwo, nie. No, także fajny ten Amazonek tutaj. Ja ci powiem, ja mam jeszcze u mnie ten, wiesz, jaki nie, ten stary siewnik, to on już też wysłużony. No będę musiał coś pomyśleć nad czymś innym, no ale jak, jeśli chodzi o Amazona, to co, sprawuje się dobrze? Powiem ci szczerze, super, to był najlepszy wybór, jaki mógł być u mnie, według mnie. Widzę, kurczę, to ty chłopie, kiedyś jak jeszcze byś sobie do tego hydropaka, bo ty pewnie pierw agregat czy bronę i dopiero na to siew, póki co. No, na razie no, tak. Kiedyś to pomyślimy. To pokaż, co ty tam masz dalej, sąsiad. O, widzę świneczki, ładne, widzę, kurczę, tutaj.
I nie żałujesz, bo ładne utuczone, kurczę. Ile masz tych świnek, sąsiu? 8, 8. Ile? 8. 8. A ile tu możesz mieć ogólnie na obożec? 25. O kurczę, to widzisz. Taki już, no, taki maksimum jest. No, widzę, że też, kurde, ładnie tutaj. No nie no, no bardzo ładne gospodarstwo w ogóle masz ty. Takie niby nieduże, ale jednak, kurczę, powierzchnię tutaj masz. Widzę, tych pól masz więcej, no nawet niż ja, no to ja pierdzielę, ty hopie, to ty tutaj rozwojowo w tym roku. Bo ja mówię, kurde, wszędzie kukurydzy nasio, to mówię, co on tyle tam. A ja już wiem, że świnki masz, no to wiadomo, kukurydza to wszystko, no to potrzebują, no. Widzę, bin. Bin, to widzę, masz ten sam układ, co je ode mnie ci stawiali chyba ci sami, nie? Tak, tak, tak. No właśnie, tylko widzę. Ten sam, nie? No, 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 ale też widzę podobne chyba firmy. No, masz też. No, rok ma. No. W sumie. To fajnie, to fajnie. Tu masz, widzę, dalej sprzęt, o, widzę, o, myjkę masz nawet, ja u mnie jeszcze, w sumie u mnie jest też myjka, ale coś tam u mnie szwankuje, nie? Może znasz się, sąsiad, coś tam, bo... Nie wiem, coś no to... przerywa mi czasem, ciśnienia nie ma, nie wiem, czy woda za słabo leci w wężu, czy co, bo kurde... To dam ci numer do Santa po nagrywaniu, to... Jo, to tam nagrywa. Potem ogarniemy. Co ty tu masz jeszcze, widzę? Samozbierajkę. Sip. No, widzę, kurczę, fajna ta, ci powiem. Sprzęt fajny. Elegancki sprzęcik, kurczę. O, i to masz takie, widzę, też podobne do moich, te przyczepy, no, te starego typu. A, pod... O, widzę, masz ładnie, bo na tym... Na podnośniku, na hydraulice. Na hydraulice, u mnie to kurczę, tak ci powiem, bidna trochę jeszcze. No wiem, już zainwestowałem i o, widzę, będę musiał chyba dołożyć, bo tam u mnie z tego co wiem chyba idzie, tylko trochę poprzerabiać będzie trzeba, nie? No. No, co ty tu masz jeszcze dalej? No, chyba najciekawsze to chyba na koniec zostawiasz. No. Fajną chatkę masz, mała, ciasna. Zarośnięte, ale wyszło jak wyszło. No, będziesz musiał kosiarkę chyba. Musiał pożyczyć kosiarkę w ogóle, tak miałem się zapytać w sumie. A, to moją tą listwowo. No. A to ci najwyżej podrzucę ją, nie? Bo ja się dzisiaj nie jadę agregatować tam, bo mam wszystkie belki pozwierzone. No i wiesz, u mnie też tam roboty od groma, ale to pod wieczór ci podrzucę, bo ja u mnie też będę miał do kuszenia. No tak będę... To ten, czy ci się wtrącę, to ja jak u siebie pokoszę, to ja potem ci ją podrzucę, nie? Tam wtedy pod wieczór. No, jak coś to się dzwonimy. No, dzwonimy, numer mąż mój, to tamten. No, pewnie. No, tutaj mamy rozsiewacz Uni. MX. Kurczę, fajny. Ile tutaj na niego wchodzi? Z 1000? Do niego wchodzi, no, taki, no, 1000 powiedzmy. Ale jak się uprze, to i więcej wyjdzie. No, 1000, bo MX 1000 to chyba 1000 będzie. No, ale wiesz. No wiadomo, że jeszcze można mały czubek tutaj nadsypać, więc no... No. No to elegancki, elegancki rozsiewasz, nie to co u mnie. No, ale ja na razie mam co mam, no. Nic nie porodzę, no co ty tu masz dalej? Co ty tu masz takiego? Tutaj, no. Stare mauzery przerobione na... Ty, ale dobry bajer masz, wodę. Ty, kurde. Po co, wyrzucać, jak to można ty, że zrobić? To ty, spawał, jo? No, spawałem sam. Ty, abyś mi taki uspawał też do siebie, jakbym tam, bo ja krowy ogólnie w tym roku też chcę kupić ogólnie. No ale no mówię, no na razie póki nie mam, no to nie będę inwestował, ale tak, by było radę do ciebie, bo monsery to znajdę, ale ten... Myślę, że tak. Myślę, że damy radę. Kurde, fajna, prosta konstrukcja, to elegancko. No, tutaj mamy nasiona i nawozy. No ładnie, z aletrosem to co ja kupuję, no dobre co mogę. No, najlepsze. No. Powiem wam, mordeczki, dzisiaj taki odcinek będzie, wiecie, zaprowadzanie, bo obiecałem wam, że oprowadzimy po jego gospodarstwie, więc dzisiaj wszystko wam tutaj pokazujemy, więc no zachęcam do oglądania, co... O, panie tej! Ale sprzęt! Tu jest sprzęt. O kurde, ty to ja to... Ja to mogę pomarzyć o takim w ogóle, nie? Tutaj mamy Zedora Proxime 110. Ja pierdykam, ty... To masz raz konkret. Z tyłu ma pług, a gromasz 3 skibowy. No właśnie widzę. Najnowszy nabytek na gospodarstwie. No widzę, bo jeszcze nawet farba nie zdarta, nic kurczę. No. Chopiasz mi się no ręce częstą. Ty takie tu sprzęty masz, że ja mówię, ja do ciebie to w ogóle startuję, ty stary MTZ, kurde. Tam Zeturek, ciapaj.
Nie no. No, a z tyłu przyczepa Autosander 633. Kurde, też widzę na hydraulice, czy jeszcze nie zakłada? A, nie zakładałeś, widzę. Jeszcze nie, ale to... będzie w planach. No właśnie, kurczę, ci powiem lepsze, nie? Bo nie trzeba łupatować wtedy i to... No, ale to w najbliższej przyszłości. Syp sobie też dorobisz pewnie, wytniesz, no to... No, coś się tutaj no będzie... No to ty, ogarnąć. Ale jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o tą Proximkę, no to... Często ze 7. Masz klucze. Tak? Kurde. Pewnie. Ty... Ja pierdykam, jak tu fajnie masz. Ty, ale tu no widzę, żeś ładnie chyba ci oni wyczyścili na serwisie, czy ty przed serwisem, że się tak wyglancował. Ja i w sumie też oni trochę, bo też mówili, że tam nabrudzili to. Także odpalimy. Pewnie. Ło, panie, ty z tym to robota musi iść, co? No, możesz się pod przyczepę podjechać, jak chcesz. O! Jak umiesz. Ty, no właśnie, a jak tutaj, a dobra, tu ten... Sprzęgło jest rewers i tam masz jedynka, dwójka i ten... To weź ciapkę mu odjeść, to będziemy rozładowywać. No, cześć, drzwi zamknę, bo tylko jeszcze... drzwi zamknę. No, zamknę, bo jeszcze kurde ci wyrwę i ja pierdykam, to... Znowu na serwis wróci. Dobra, czekaj, bo to chyba... Ej, ja nie mam kluczy do ciapka. Bo to czekaj, zaraz tam podjody. Ja żem kluczyk wyciągał, kurde, no. To... Z przyzwyczajenia już, bo u mnie to tam, tylko ja tam w tym na... Czekaj, chyba to. Czekaj, bo mi zdech, kurwa. Żebym go na sprzęgle zapuścił szybko. Półbiegi, odpal tam, czekaj. Się pojawią dwa żółwie na ekranie, no. Wiesz? Czekaj. I wtedy pójdzie. Powoli. Dobra. Ty, ja sobie pojadę tutaj tędy, bo ja tam nie będę tyle nawracał, bo... Tutaj wstecznie hopie, to ja u mnie to inaczej w Belarusie mam tej. Kurde. Ty, ale to idzie, ja pierdykam jaki. To jest sąsiad, przecież to jest szatan normalnie. No wiem. Ja pierdykam, ty weź mnie to, ja... Ja tego nie ten, bo ja nie chcę nic popsuć, a ja to jednak... Papajku, to ci powiem tak, o! I cyk, kurde. No weź tutaj, ja ci zaraz podczepię wtedy i rozładowujemy to, bo ja ci powiem, u mnie mam też dzisiaj roboty od groma. Nie wiedziałem, że u ciebie mi w sumie tyle zajdzie, ale ja tutaj chyba będę u sąsiada dostały bywalec. No czekaj, ja ci już to podepnę tu, żebyś nie musiał tyle wyłazić. Halo, jesteśmy po krótkiej przerwie, miałem telefon i właśnie kurczę musiałem na chwilę nagrywanie przerwać. Już tutaj zacząłem ogólnie rozładowywać te belki, bo ja rozładowuję i uciekam ogólnie do siebie, bo ja tam muszę, mam, powiem wam trochę jeszcze tej roboty. No agregatować pola muszę, ale to chyba na następnym odcinku wam trochę tam coś dogram, bo teraz sobie najwyżej tam zajadę na gospodarstwo. Trochę najwyżej nagram, bo przygotowany mam ogólnie sprzęt Belarusa i agregat. Więc no, tutaj sąsiadowi też nie będę głowy ogólnie zawracał, bo on też tutaj ma obowiązki u siebie, że tak powiem, na gospodarstwie. No i wiecie jak to jest wtedy, nie? No, także sąsiad, na ile tych belek na trochę ci wystarczy tu, nie? No, myślę, że na sezon wystarczy. No, bo to kurczę, tam dużo nie masz w sumie tych świnek, a wiesz jak to jest. Czekaj, bo nie mogę, jak coś to sobie dosyć, bo nie wiem. Tu masz taki podjazd, ten i masakryśny trochę masz. Byś musiał tu wylewkę taką robić, albo jakiś ten, albo coś wysypać, to jakiś żwirek czy coś. Coś się wymyśli. Dobra. Także ogólnie ściągam po jednej belce, bo nie mam obciążnika, bo tak bym po dwie ściągał, ale mówię, nie brałem nic, bo no jak, gdzie bym to zaczepił ogólnie, nie? Przyczepy miałem też na full. No mówię, dobra, to sobie tutaj jakoś poradzimy, no sąsiad sobie podczepił swoją Proximę. Ty, ale naprawdę tą Proximę to ty masz kozacką, nie? Może kiedyś u siebie coś wezmę, może na jakieś dofinansowanie, bo... Ogólnie nie narzekam na te moje papaje, tylko coś ostatnio z Belarusem się dzieje, ci powiem, bo... Coś kurczę, ciągle tak jakby chyba coś... Coś chyba nie wysprzęgla mi czasami, wiesz? Tak jakby coś sprzęgło już chyba się dało. No i kurczę, nie wiem, czy znasz jakiegoś tam mechanika ogólnie dobrego, bo... No znam. Bo Adama. Adama? To będzie trzeba chyba tam, będę musiał ten... A z porządku taki, zna się na rzeczy, ja? No, to dobrze. No to bardzo dobrze, bo mówię, kurczę, byle komu nie chcę dać, bo co, ja wybulę tam dużo pieniędzy.
A potem wiesz, jak dobra, to weź tu odczep, wtedy ja sobie ten zaczepię i uciekam do siebie, bo ja u siebie mam tyle roboty, że to głowa mała. Ogólnie Kenziego dzisiaj nie ma, bo tam miał też pilne sprawy do załatwienia, więc kurczę, sam zostałem. No i to tak wygląda, no. Dobra. To sobie to zczepię. Jakbyś mi podczepił w sumie, to te, to byłbym wdzięczny, już nie będę tak skakał. Jeszcze? Jeszcze trochę, dobra? Dobra. Ty, słuchaj, to ja tam kosiarkę najwyżej ci podwiozę jak ten. No. Podwiozę ci jak u siebie wykoszę, to tam najwyżej ci podrzucę wtedy ten na przyczepce. Jak coś się dzwonimy. Jak coś jest dzwonimy, no dobra wtedy, to ten. Dobra, jo, dzięki, to jak trzyma... coś się dogadamy z pieniądzami. To tam już na spokojnie, jak przyjadę z tą kosiarą, to już tam siedziemy sobie i pogadamy. Dobra, wtedy. Dobra, na spokojnie. No, to na razie, trzymaj na się razie, wtedy, cześć. Nie? No, na razie. Także lecimy działać tutaj, sąsiad kurczę ma u siebie też sporo do roboty. No i nie ma co, no trzeba jakoś tutaj kurczę sobie pomagać wzajemnie, no i no tak to jest, nie wam powiem, kochani. Dobra, lecimy tutaj tędy, choć mogę jechać w prawo, bo chyba tam też jest jakaś droga, ale dobra, już lecimy tutaj sobie na spokojnie tędy. No, także kurczę, fajne ma sprzęty sąsiad, bardzo fajne, fajne, naprawdę, kurczę, kawał gospodarstwa ma, że tak powiem, bo... No, no takie, nie spodziewałem się, że ma takiego zetorka kurczę fajnego, nie? Bo mówił, że ma coś ogólnie, ale jak ja jeszcze nie znałem tak za bardzo sąsiada, ja tam się nie interesowałem ogólnie, jakie on tutaj sprzęty ma. Czekajcie, sobie te widły dam do góry, bo coś pojedzie czasem. Dobra, lecimy. Ja też ogólnie nie mam świateł w tej naszej drewiance. Ogólnie i tak rozmyślam nad kupnem czegoś innego, bo... No, ogólnie fajna jest ta lawetka tutaj nasza drewniana, ale powiem wam, że za dużo na nią nie mogę pakować, bo no nie daje rady, nie? I to tak jest trochę kurczę nie halo. No ale dobra, póki się takie coś ma, no to trzeba z tego korzystać. W ogóle mam już, miałem właśnie ten telefon, co musiałem rozłączyć, to dzwonili właśnie do mnie z elewatora zbożowego. Że jeśli tam zakontraktować w ogóle zboże na ten rok i dali mi dobrą cenę i prawdopodobnie na następnym odcinku będzie agregatowanie i pewnie wywóz dwóch zestawów i no, bo wiecie, ja do nich dzwoniłem, to oni teraz mi odzwaniali właśnie, nie? Po ile tam mają, dogadałem się z dobrą ceną, więc zobaczymy ogólnie ile ode mnie będą chcieli tego, bo to nie jest jakiś tam wielcy duży skup, ale jakoś sobie myślę, tam poradzimy, dobra. Także jeszcze zajadę do siebie na gospodarstwo, coś tam, ogólnie jeszcze wjedziemy w jedno pole. Mówię, ja mam też problem z tym Belarusem u mnie, nie wiem co się ogólnie z nim dzieje, bo no mówię, tak jak mówię, czasami te półbiegi mają tam coś sknocone, bo wyskakują, blokuje, nawet raz mi się zablokowało też i kurde, nie wiem, chyba faktycznie coś tam się dzieje ogólnie w tym Belarusiku, nie? Czekajcie, bo tak teraz rozważam, którędy by tutaj było najlepiej pojechać. Bo mógłbym pojechać tutaj, no dobra, już jadę dookoła, nie będę tutaj wydziwiał. Tutaj zaraz będę miał drogę polną do siebie na gospodarstwo. No i tak to jest, wam powiem, no. Powoli do przodu. Pomoc sąsiedzka, widzicie, jest bardzo tutaj, ogólnie z sąsiadem myślę, że będą tu bardzo fajne materiały. Ogólnie wieczorem do niego jadę, bo u siebie muszę ogólnie pokosić też na gospodarstwie trawę, bo już trochę mi tutaj zarosło te podwórko. No ale jakoś sobie tutaj ogólnie poradzimy z tym wszystkim. O, tutaj mamy też ostatnie te pole zbierałem. Tu miałem w ogóle problem też z czapkiem pod te góry, kurde, jeździć. Bo też sobie to, jak zwoziłem te belki, to wam powiem, że zamiast sobie wziąć, mówię, a wezmę też czapkę i sobie powoli tam wjadę, no i miałem taki problem jak u sąsiada, ledwo pod górę papajkiem, no ale nie ma co się dziwić, no tyle belek kurczę i tu też trzeba uwagę, bo tu przejazd kolejowy, to wiecie, tutaj to jeszcze coś mi tutaj wyskoczy i będzie zaraz po zawodach. No zaraz tutaj będę miał drogę w prawo i ten, jedziemy przez Polną, nie będę tutaj jechał dookoła asfaltem. No, kurczę, i tak to wygląda. Jeśli będziecie chcieli więcej ogólnie, jeszcze mam jednego znajomego, także jeśli się z nim dogadam, mogę wam pokazać jeszcze jego gospodarstwo.
Bardzo też fajne gospodarstwo ma, tam akurat wiem jakie ma maszyny, ale wam nie powiem, no bo nie będę mówił na nagraniu, bo może on nie wyrazić na to zgody. Ale myślę, że jak z nim porozmawiam, zadzwonię telefonicznie, czy by chciał, żeby tam na przykład do niego przyjechać. Na przykład zrobić taką akcję, że sąsiadem Bartkiem byśmy tam pojechali do niego i na przykład zrobić tak, że nagrać po prostu ten odcinek taki z prezentacji coś jego gospodarstwa. Także możecie dać ogólnie w komentarzu, czy to gospodarstwo wam się podobało sąsiada, bo jak na moje wam powiem, bardzo fajny w takim, no tak jak widzicie, no ja mieszkam ogólnie tutaj dookoła mnie wszędzie domów pełno. No i no wiecie jak to jest, tutaj sąsiad się zadrze, tam się zadrze, temu coś nie pasuje, ej to tak różnie bywa. Tą kładę będę musiał kurde później wziąć piłą, se przyjadę, potnę na mniejsze kawałki, będzie do pizza ogólnie czym polić. No także ja jeszcze tutaj wskoczę sobie na chwilę w Belarusa, żebyście zobaczyli jak to idzie. No dzisiaj jechałem ogólnie kawałek sobie tam na jednym polu, no i było git ogólnie wszystko z nim, nie? No ale on czasami ma coś takiego, że coś mu odbije, no i potem z tym sprzęgłem jest jakaś tam masakra, nie? Widzicie, no u mnie tutaj zarosło, ogólnie skoszę u siebie tą kosiarką, wtedy pojadę ogólnie do sąsiada. Także mu tam ją zawiozę, fajnie, pięknie, będzie maszyny mi tutaj pozarastały. Ogólnie muszę pomyśleć nad jakimś tutaj kamieniem wysypać czy coś, bo wam powiem, że tutaj jak jest mokro i trawa jeszcze skoszona, to jest bardzo, że tak powiem, masakra, nie? Żeby to ogarnąć. Dobra, na razie papajka zostawię tutaj sobie. Także widzicie, no trochę mi tutaj zarosło te podwórko. Kombajn muszę już w ogóle przyszykować na zimę, już go schować, bo gdzie miałem pokosić to pokoszone. Także wsiadamy do naszego Belarusika, no i lecimy w pole, nie? Jeszcze wam ogólnie pokażę kawałek, jak tutaj to wygląda, jak ta robota idzie, bo tam mówię, tam z tyłu wszystkie te moje pola mam ogólnie pokultywowane. Teraz tylko mi zostały tutaj w sumie 4 pola teraz do zrobienia. No i dobra. Mam wszystko dobrze już poustawiane. Dobra, lecimy z tematem elegancko. No, Belarusik sobie ogólnie daje radę z tym agregatem. Z tym jak mówię, no będę musiał wezwać jakiegoś fachowca, bo jest jakieś już pierwsze problemy, oznaki tego, że coś się dzieje nie tak ze sprzęgłem, nie wiem, albo w skrzyni coś ogólnie nie halo. Także coś tutaj będziemy musieli sobie w tym kierunku zrobić, no. Także, no, możecie dać w komentarzu znać, czy wam się takie odcinki podobają z takich tutaj rzeczy, na przykład tak z takich akcji jak dzisiaj, że pojechaliśmy akurat. Mówię, włączę już to nagrywanie, bo kamerkę wziąłem, bo chciałem dopiero nagrywać u sąsiada, jak będę dopiero u niego po rozładowaniu belek, ale mówię, dobra. Będzie przynajmniej co tam nagrać, pokażę wam jak to u niego tam wygląda, jakie ma sprzęty. Jestem naprawdę pełen podziwu, bo no, ogólnie sąsiad nam tutaj pomagał na gospodarstwie, ale nie w sumie tak wiecie, no znam się z nim bardzo krótko. Sam ogólnie się zgłosił z tym, żeby mi tutaj pomóc w żniwa, więc no tak to tutaj wyszło, no ale myślę, że ta pomoc sąsiedzka będzie na dłuższy czas. No i tak to wygląda, no. Także to no, działamy sobie tutaj fajnie. Daje Belarusik radę. Ogólnie ja nie mogę narzekać na tego Belarusa, bo naprawdę bardzo fajny sprzęcik. Radzi sobie tutaj wyśmienicie, no taki agregacik do niego, no to jest pikuś, nie? Ale tak jak mówię, muszę coś tutaj w tym kierunku robić, żeby mi całkiem nie klękł, bo jak on mi wsiądzie całkiem, no to jak ja wam powiem, jak ja bym miał tutaj z atorkiem wszystkie pola robić, no to troszkę jednak mi to czasu by zajęło, nie? No więc, no jakoś sobie tutaj z tym musimy właśnie coś w tym kierunku właśnie zrobić, żeby ta maszyna była ciągle sprawna. Najwyżej dzisiaj jak zawiozę sąsiadowi tą kosiarkę, no to wtedy podjadę, zobaczymy, da mi ten numer telefonu, przedzwonię u sąsiada, czy dopiero jak u siebie, czy by podjechał, zobaczył co jest nie tak, bo nawet czuję jak wciskam sprzęgło, że coś tutaj ogólnie jakby zachrupotało tak co jakiś czas. Więc to nie jest za miłe uczucie, gdy coś tutaj w maszynie się dzieje nie tak.
No, także ogólnie mordaczki co? Ogólnie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, wbijamy 80 łapeczek. Nie będę was już dzisiaj zanudzał tym materiałem. Ogólnie na następnym odcinku zrobimy jeszcze najwyżej kultywatorowanie albo orkę. Zobaczymy, czy wyrobię się z wszystkimi polami. Także co, ja mam jeszcze dzisiaj kilka spraw do pozałatwiania tutaj i nie wiem właśnie, czy wszystkie rzeczy ogólnie nam, wszystkie te moje pola nam ogólnie skultywować. Także ogólnie pamiętajcie o łapce w górę, trzymajcie się do następnego odcineczka, także na razie, hej, cześć!